się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Bardzo wdzięczny księdze biskupowi, że trwa z nami na wspólnej modlitwie. Tutaj na tym miejscu. Kochanie, mnie to szczególnie do tych związanych przyjaźnią z księdzem Ryszardem tym z Lublinie. Przybyło nam jeszcze jedno miejsce spotkań. Do tej pory to była świątynia, był kościół, były wasze domy, zakłady. A teraz przybyło jeszcze właśnie to miejsce. Przybliżajcie to miejsce. Świat, świeca i modlitwa. Może to ostatnie najbardziej potrzebne. Bardzo pragnę podziękować w imieniu własnym księdza akademika Stanisława, brata zmarłego księdza Ryszarda, wszystkim za udział w tej eucharystii liturgii pogrzebowej. Za modlitwę, za przyjętą komunię świętą i ofiarowaną intencję zmarłego księdza akademika Ryszarda. Dziękuję raz jeszcze księdzu biskupowi Stanisławowi, biskupowi Janowi, kapłanom z roku święcem i wszystkim, którzy przybyli w daty diecezji zamojskiej, z której pochodzi ksiądz kanonik Ryszard, ksiądz Stanisław. Pragnę podziękować rodzinie najbliższej i środowisku, z którego wyrósł, gdzie uczył się tej wiary i miłości do Boga i człowieka, ksiądz kanonik Ryszard. Na ręce księdza Stanisława te podziękowanie dla najbliższej rodziny i środowiska, w którym wzrastał. Dziękuję wszystkim kapłanom, którzy byli na Eucharystii, teraz kierowani różnymi obowiązkami do swoich parafii powrócili. Zapłać służby liturgiczne ołtarza i seminarium, chórowi, asyście, księdzu ceremoniarzowi. Zapłać, kochani, wam wszystkim. Najbardziej cenna jest wasza obecność i posługa. Dziękuję siostrom zakonnym, które posługiwały i posługują do naszego zamiaru. Wszystkim kapłanom, którzy tam zamieszkują, są dzisiaj tutaj teraz i żegnają swojego kolegę, brata w kapłaństwie, księdza dyrektorowi, domu księży emerytów, księdza prałatowi, za słowo Boże, które było dla nas i to słowo i cała liturgia głębokim, wielkim przeżyciem na ten czas rekolekcji, wzywającym do przemiany naszych serc. Nie byłoby dobrze, myślę tak sobie po ludzku, gdybyśmy wszyscy kapłani byli jak ksiądz kanonik Ryszard. Ale byłoby źle, gdyby takich kapłanów jak oni zabrakło. Bo to oni są tymi świadkami bezpośrednimi miłości Boga, która przez człowieka, przez kapłana dociera do najbardziej potrzebujących. Dziękuję wam, kochani, od dzieci, młodzieży, obecnych tutaj, którym posługiwał na różne sposoby ksiądz kanonik Ryszard, łącznie z księdzem Wojciechem, któremu także dziękuję za tę obecność w waszym świadectwie głębokiej wiary, za modlitwę. Straciliśmy go po ludzku biorąc tu na ziemi. Ale jak było wspomniane, on dzisiaj i od dzisiaj będzie orędował za nami, za wami w sposób szczególny. I na pewno, jak było wspomniane, w tym wychodzeniu i powracaniu będzie chodził za każdym z was, aby prowadzić was dalej do Chrystusa, swoją modlitwą tam, swoim stawiennictwem, w to głęboko wierzymy. Pamiętajcie, te słowa, które wypowiadał w gestach rękami, aby trwały w waszych sercach i tę miłość pogłębiajcie, biorąc wzór z niego, jak służyć braciom, dzieląc się tym niewiele, co się posiada, ale będąc w ten sposób bogatym w rozdawaniu, dodając miłość, czyli Boga. Dziękując, pragnę także słowa podziękowania
zwrócić pod adresem służby zdrowia. Tych, którzy opiekowali się lekarzy, personel, księdzem kanoniczem Ryszardem, kiedy chorował wcześniej i teraz w tych ostatnich tygodniach, gdy przebywał w szpitalu. Wszystkim bankowym, nikogo nie pomijałem. Tu obecnych i tych, którzy byli na Eucharystii w Arkakadze. Z całego serca dziękuję. Zapraszam do tej modlitwy, ja się chwała spędzam. Niech to miejsce tu na cmentarzu będzie miejscem kolejnych spotkań. Z tym, który nie odszedł, ale przeszedł do pełni życia i jest obecny przez świętych obcowanych, przez naszą wiarę, przez jego stanowisko, za nami tam i Boga, gdzie przebywa, jak wierzymy w domu Ojca. Chwała w tej modlitwie teraz i w przyszłości. I przemijajmy nasze życie, aby miłość była rozdzielana. Najbardziej wśród tych najmniejszych potrzebujących. Jeszcze jedno słowo podziękowania tym, którzy właśnie w osób niepełnosprawnych wyrazili swoje świadectwo wiary. Tam w Antykatedrze. To dla nas tych, których Bóg obdarzył zdrowiem, wielki znak, świadectwo i głębokie słowa wyrażające waszą nie tylko wdzięczność kapłanom, ale głęboką wiarę, miłość i umiejętność dzielenia się tym z innym. Lub zapłać za to świadectwo. Trwajmy dalej w modlitwie, polecając Bogu zmarłego brata kapłana. Złóżmy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj, Królowo, jak to miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wołamy,